Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Krywojak, a na waszym ekranie widnieje Train Driver 2. Jak wiecie po tytule, jest to symulator kolejowy multiplayer. Cieszący się zresztą bardzo powodzeniem na moim kanale kolejowym. Tam zapraszam również, jeżeli chcecie zobaczyć takie odcinki bez udziału mojego komentarza i na trochę... Może krótsze trasy, to oczywiście zależy od tego, czy tam będę chciał sobie pogadać, czy też nie będę chciał sobie pogadać. Bo taka dłuższa trasa to, nie wiem, pół godziny, albo nawet z godzinkę może potrwać. Moi drodzy, symulator pozwala wcielić się w rolę maszynisty bądź dyżurnego ruchu. Możemy również stworzyć naszą własną scenerię, czyli stację. Opartą o jakieś miejsce rzeczywiste bądź naszą tam wymyśloną oraz grę jednoosobową. Ja wam, moi drodzy, pokażę dzisiaj tryb maszynisty. Być może kiedyś pokażę wam jeszcze w niedalekiej przyszłości tryb dyżurnego. Na kanale kolejowym macie tryb dyżurnego z Częstochowy, ale to jest jeszcze na starym systemie i na stare, znaczy wersję nie poprzednią symulatora, tylko jeszcze poprzednią. To jest, moi drodzy, nowa wersja. Ona wyszła 17 czerwca, zdaje się. Albo 16? Nie, chyba 17, jakoś tak dwa dni temu to było w sobotę. Czyli to był chyba 17 czerwca, bo teraz mamy wtorek, jest 19. Chyba nieważne, ale gdzieś na 16-17 ona wyszła. Tam sobie na forum wszystko piszę, macie oczywiście linka, sobie możecie sprawdzić. Cóż, moi drodzy, wejdźmy może do gry. Tak mówię, wygląda nasz profil, tam mamy wszystko pokazane, jak to wygląda. Wejdźmy sobie w tryb maszynisty. I tutaj mamy listę odpalonych stacji oraz dyżurnych ruchów. Więc tak to wygląda. Zastanawia mnie, czy bym sobie nie wszedł na Arkadię Zdrój. Tu jest admin akurat, tam. Ewentualnie na Parzę Czewo mógłbym wejść. A na skrzynki to takie bardziej już jest spawn, ale taki dla pociągów towarowych. Więc chyba jednak wejdę sobie na Arkadię. Jeszcze tylko sprawdzę, czy... mam poprawnie ustawiony numer, tak, zgadza się, bo do pociągów osobowych, bo takim będziemy jechać. I pośpiesznych, ale nie takich ekspresowych, tylko takich pośpiesznych, czyli tych... Że tak powiem, bo ekspresy to są już takie bardzo szybkie, a te pośpieszne to na odrobinie większej stacji się zatrzymują niż ekspresy. To mają, ekspresy mają podobno 4 litery, chociaż... Jakoś tak w rzeczywistości to ja nigdy nie widziałem 4-cyfrowego pociągu chyba. Ale są takie przepisy, że tam... Znaczy, w Train Driver są wyjątki, na przykład, że jeżeli wzorujemy się na jakimś prawdziwym składzie, tutaj... tutaj właśnie tak stuka. Gdybyście mogli... no, chyba trochę ściszę wam. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. Z tym akurat. Gdzieś do tego poziomu chyba powinno być ok. Oczywiście się przywitamy z naszymi tutaj kolegami, witam. I powoli przygotujemy nasz pojazd do jazdy. Efektor prawy. Mamy oczywiście bindy dostępne też na czacie. Gdzie tu jest wykolejnica, panie kochany? Ja tutaj nic nie widzę, żadnej wykolejnicy. Podnieśmy sobie pantograf przedni. Czekajcie, ja muszę obadać teren, gdzie jest wykolejnica, bo kompletnie jej tutaj nie widzę. Nie, bo z tej strony nie ma wykolejnicy. Także w tę stronę muszę chyba. Tutaj mamy ogólnie nasz pociąg, tak on właśnie wygląda. To jest nowy model właśnie na potrzeby tej nowej wersji. Jak już dostanę rozkład jazdy, to odpalą się te tablice kierunkowe. Właśnie, ale to najpierw muszę dostać po prostu rozkład.
To nie ma żadnej wykolejnicy? Tu jest już koniec toru? To nie wiem. Tu żadnej wykolejnicy nie widzę. To jest, moi drodzy, trochę wam też wiedzy poprzekazuję. To jest, moi drodzy, oświetlenie manewrowe, które jeżeli będziemy wykonywać manewry, to właśnie musimy być tak oświetlone, że światło świeci nam, czyli reflektor właściwie, świeci nam po stronie stanowiska maszynisty. A my ta wykolejnica, kurde, dalej jest. Sobie zoomujemy. A jest wykolejnica, widzę. Dobra. To zmieniamy kabinę. Dajmy sygnał RP1 baczność. I troszeczkę się będziemy przemieszczać. To co teraz tyka, to jest tak to jest zdaje się Hustler. To jest coś związanego z tym prędkościomierzem i można w peron napisał nam. Jeżeli nie wyrazi zgody, to manewrujemy prędkością nie większą niż 20 km na godzinę. Tutaj mam niecałe 20, więc nie ma jakiejś tutaj tragedii. Tutaj mam jeszcze jakiś inny pociąg. Dwa inne pociągi mamy. Tak, to tutaj kolega jest towarowy, bo ma troszeczkę więcej cyfr. Bodajże 6 jest chyba na towarowy, jak się nie mylę. O, tutaj kolega stoi. Dodali ogólnie w nowej wersji nowe malowania lokomotyw oraz cysterny, kilka nowych jeszcze wagonów. Te znaczniki tutaj tą trójką informują nas o tym, że za jakiś czas będziemy mieli takie ograniczenie miejscowe do 30 km na godzinę, bo te wskaźniki kolejowe działają w ten sposób, że do każdego należy dopisać sobie jakby 0. To znaczy, jakby była dziesiątka, to znaczy, że stówą jedziemy. Otwieramy drzwi. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Ciągle mam takie wrażenie, że jest troszeczkę za głośno może. Ale nie wiem. Troszeczkę może posprawdzam zresztą. No dobra, zresztą przyjmujmy się tym na razie. Możemy oczywiście wejść, tylko trzeba tak bokiem, o właśnie. No i tak to wygląda. Dodali również ludzi. W opisie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to podam linka do Facebooka z symulatora, do całego forum oraz do strony www. Spytam się dyżurnego, czy podawać analizę. Analiza jest potrzebna dyżurnemu. Po to, żeby nam jakby ułożył rozkład. Analiza to jest typ pociągu, prędkość konstrukcyjna taboru, czyli w przypadku N57 110 km na godzinę. Wiadomo, że to takie trochę jest, że tak powiem, umowne, bo wiadomo, że przecież jak ja nim pojadę 120 czy tam 115, to przecież nic się nie stanie. Ale to jest tak jakoś taka granica, że 110 i rodzaj pociągu to jest ważne, bo jak się układa rozkład, to wtedy rodzaj pociągu jest ważny. Proszę o krótki rozkład jazdy, jeżeli można, bo ten odcinek będzie takim odcinkiem poglądowym, takim, żeby wam pokazać grę, co ona oferuje. W ogóle jeszcze takiej tematyki kolejowej chyba poruszałem. To jest pytanie, czy jest zmiana kabiny jakaś, czy w którym kierunku w ogóle będziemy jechać. Tam mamy, moi drodzy, powtarzacze, to takie białe, co tam widać. Ich funkcja jest taka, że... O, kolega właśnie rusza. To jest właśnie fajne w TDK-u, że... No, byłem takim inicjatorem takiego pomysłu widocznych ników.
Dzięki temu każdy mógłby być na YouTubie przedstawiony, jeżeli byłoby dużo ludzi. Ale tak też jest dosyć fajnie, to właśnie fajnie wszystko działa. To moi drodzy powtarzacze. One się ustawia po to, że teraz, gdyby ich nie było, semafor jest na tyle daleko, no że mógłbym mieć problemy. Musiałbym polegać, ufać bardzo dyżurnemu wtedy. A te powtarzacze, one jakby, bo są powtarzacze oraz są tarcze ostrzegawcze. Tarcze ostrzegawcze są zawsze w określonej ilości od semafora, a powtarzacze też, tylko powtarzacze są już tylko wtedy, kiedy ta widoczność semafora jest coś tam z nią nie tak. Tak, poczekam na rozkład, bo potem to jest, mówię, ważne, żeby spróbuję zwolnić hamulec, co na niektórych scenariach to już nie bywa, bo można się zacząć staczać z jakiegoś zbocza albo z czegoś. Dobra. A, odblokowanie sprężarki, to by było. Tak to moje rzecz wszystko działa. No na razie sobie ustawimy oświetlenie w tamtą stronę. Czerwone z tyłu, to jest oznaczenie końca pociągu. To są, moi drodzy, semafory kształtowe, o te. Są oczywiście normalne świetne, to są kształtowe i je się obsługuje tak zwanie mechanicznie, czyli za pomocą dźwigni w nastawni. Dyżurny ruchu dał mi właśnie rozkład. ROI 27770. ROI, czyli regionalny, osobowy, jednostka zespolona. No, dlaczego jednostka zespolona, to raczej nie muszę tłumaczyć, bo to tam widać. Zwana kabiny, czyli mam rozumieć, że ja dawy stronę mechanii. No to widzicie, troszeczkę się sobie ustawiłem to oświetlenie. Lewy, prawy, główny. Dobra. Prawy, prawy, górny, lewy, czerwony i tak dalej. Dobra. Zamknę na razie drzwi, żeby sobie tamtej strony potem otworzyć. I oczywiście tablice kierunkowe sobie odpalimy. Tu pokażę wam, jak one działają już na tej kabinie tutaj. Bo wszystkie pantografy działają. Tak właśnie, moi drodzy, prezentują się te tablice. I to, żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. Arkadia. Tutaj mam już. Ostatnio te wszystkie posterunki zaczęły, jakby, że wszystkie przystanki i wszystkie posterunki zaczęły być tutaj na rozkładzie jazdy uwzględniane. Tak to właśnie wygląda. Widzicie, mamy do blaszek rozkład. Ale wydaje mi się, że całego wam po prostu nie przejadę teraz, chyba że gdzieś tam w samotności, może już poza odcinkiem, bo długo by to trwało. Zobaczymy zresztą, jak tam to będzie. Wydaje mi się może, że co najmniej do Paszęszewa wam dojadę. To są, moi drodzy, te 110-100. To są prędkości, tutaj mogę jechać. Oczywiście dostosowane do prędkości konstrukcyjnej taboru, w którym się obecnie poruszam. Cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że chwilowo mogę sobie pozwolić na robienie cięcia. Tu mam jeszcze jedną wersję malowania. Tu mamy malowanie SKM Trójmiasto, bo to jest N57, czyli najpopularniejszy i najdłużej produkowany pojazd szynowy, wydaje się, że nawet na świecie. A jest jeszcze N71, może tutaj kolega ma. Tak, tutaj kolega ma. On ma dwa te człony. To są człony silnikowe, z tego
Znaczy, bo tam są, które chyba są silnikowe, które tam są chyba motorowe, no już tam nie do końca, ale wiem, że te są silnikowe, czyli te. Jeżeli ktoś mi, jeżeli się mylę, to proszę mnie tam w komentarzach poprawić. Jeżeli tutaj ktoś będzie z tych kolejowych. A ja N57 ma taki człon jeden. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy dwa. Takie. A tutaj mamy jeden. I tym się te pojazdy właśnie różnią. EN71 od EN57. No cóż, moi drodzy, chyba mówię, zrobimy sobie cięcie i po prostu wrócę do was, jak będę miał, bo mamy od nas 11.04. To jest, moi drodzy, w ogóle realne, jakby z tym czasem, który mamy obecnie wszystko robione, więc czas jest realny, to też jest dosyć fajne, że no wiadomo, że różnie bywa z tą punktualnością czasami. Ale cóż, no dobra, moi drodzy, robimy cięcie i widzimy się, podejrzewam, o 11.04. No dobrze, moi drodzy, zostały no już niecałe 2 minuty do odjazdu. A ja chciałbym wam troszeczkę coś tam naprostować. Chociaż jeszcze podejrzewam, że w takim napisie wmontowanym w film to będzie. Manewrujemy z prędkością nie 20, ale 25. Idziemy tu na godzinę tak normalnie, no. A jak już mówiłem wcześniej, no pod warunkiem, że dyżurny ruchu pozwoli jechać 40. Także takie sprostowanie tego. No i tak mówię, że podejrzewam, że jeszcze dam taki napis montowany, więc trochę chciałem bardziej ten napis teraz wytłumaczyć niż... mamy tutaj podany sygnał do odjazdu, ale my jeszcze poczekamy kilka sekund, 40 sekund poczekamy do rozkładowej. No jeszcze pół minuty poczekamy, bo w sumie tak przed czasem to zależy, jak bardzo przed czasem chcemy jechać. Wiadomo, że tam kilka sekund to nic by się nie stało, ale czasami na przykład można, jak ktoś ma, bo tutaj strasznie ostatnio jest problem z tymi godzinami. Czasami na przykład podaje, powiedzmy, jest powiedzmy 13.30, a Manowska powiedzmy 14.08 może dać, więc wtedy kat możemy płacić wcześniej, ale musimy to uzgodnić, trzeba wpisać takie godziny. Ale to wam wszystko będę tłumaczył przy okazji odcinku z dyżurnego. Dajemy komendę gotów do odjazdu. Sygnał od razu, czy ten buczek. Zamykamy drzwi. I ruszamy. Tutaj mamy dwa ramiona semafora. Czyli możemy go minąć z prędkością 40 km na godzinę. Puszczam już pantograf przedni, bo ja sam nie wiedziałem, dlaczego tak trzeba z tymi pantografami tutaj. Dlaczego ten przedni jest i tylny. Znaczy dlaczego to tak jest, to... Znaczy nie dlaczego są dwa, tylko dlaczego na przykład tak ruszają pociągi, to temu zatrąbimy. Dlaczego jak właśnie ten ma tak odpalone dwa i to już wiem, ponieważ coś tam związanego z pierwszą, zdaje się z pierwszą ze zasadą dynamiki, coś tam, że jak ruszasz, to tam jest większa siła, coś tam, znaczy coś tam z tym rozruchem i z tą pierwszą zasadą tutaj jest powiązany. Widzicie, jeśli kogoś zainteresuje temat, to można sobie doczytać oczywiście. Tu jest czubek, ja to już tłumaczyłem w jednym z takich odcinków mojej takiej serii, którą będziemy kontynuować, mianowicie wiedza kolejowa. On po prostu sprawdza, czy ja jestem czujny, czy nie za słabym, nie zasnąłem i tak dalej. Cały ten prędkościomierz widzę tutaj u siebie. Jadę 60, dobra. No tutaj co widzę na rozkładzie, to 80 mogę maksymalnie jechać. Także nawet jak nie ma wskaźników, to sugeruje się rozkładem wtedy. No jeszcze tutaj powoli bym tak mógł tą energię do napędu troszeczkę. Już oceniałem w przegu dyżurnego, że jest to dobry dyżurny. Żeby moje drodze nie było, to w tym symulatorze siedzą również ludzie, którzy są na przykład z maszynistami zawodowo. Łop!
Muszę dzwonić, bo się wykoleję zaraz. Zresztą tam jest chyba jakiś próg, i można tam, że jak się przekroczy, to... O, jedzie następny kolega. Zawsze mi się podobają te nowe modele wagonów. Też nie wiem, czy to będziecie teraz tak szybko mogliście zauważyć. Zbliża mi się do tarczy ostrzegawczej, te wskaźniki nas o tym informują. A tarcza powie nam, jaki sygnał daje semafor. Teraz wiem, że daje nam, tam był przystanek jeszcze taki pionowy, znaczy taki poziomy znak, że możemy semafor mieć z maksymalną prędkością, a jestem osobowy, więc muszę się tutaj na początku zatrzymać, że będzie przystanek wyraj. Jeszcze wskaźnik taki, że muszę dać sygnał dźwiękowy, bo będzie przejazd. O, widzimy, mamy przejazd od razu chyba i peronu. Tym się właśnie charakteryzuje, tym się różni właśnie przystanek kolejowy od stacji normalnej. No teraz sobie tylko nie przerżnąć. A przerżnę pewnie jak nic. No przerżnę jak nic. No o, panie, to przerżnąłem zdrowo. Nie wiem, czy jest sens się cofać. A, cofniemy się. Albo nie, już dobra. Już... Tak, zróbmy to tak prowizorycznie. Przyznam, że mi się rzadko to zdarza. Mam jeszcze nadzieję, że będziecie to mogli zauważyć przy okazji tam kiedyś moich... O, właśnie powoli się zaczynamy staczać już. No, troszeczkę zwaliłem tutaj. No dobra, tego nikt nie widział. Nie, bo się nie chciałem cofać, bo to był semafor taki, że jak się go przejedzie czołem pociągu, to się zmienia na ten. Już nie chciałem tam dyżurnemu głowy zawracać, bo tak to bym się cofnął, gdyby nie to. Ja tylko dlatego tutaj nie chciałem się bawić w to. Tam był jeszcze jeden taki o przejeździe wskaźnik, więc zaraz to by się jeszcze sobie... Jak tam prędkość? A tu już można 100 jechać, więc nie ma tutaj problemu. No już tutaj, tu jest kurwa, więc będę widział teraz już. No już powoli trzeba zwalniać to. Te skrzynki to już jest następna sceneria, realna. Bo to jest fikcyjna, tamta jest realna. Za Tomaszowem Mazowieckim. Jak się pojedzie szlakiem dwutorowym, znaczy wiem, że podejrzewam, że wykroci nic to nie powie, ale... To jest tak zwany, moi drodzy, magiczny lasek, to jest taki... Znaczy trochę przycina ta zmiana scenerii. To jest tak zwany magiczny... No teraz. To jest tak zwany magiczny lasek. On jest takim elementem właśnie kończącym i zaczynającym scenerię, że każda sceneria się zaczyna i kończy właśnie takim laskiem. Będziemy mieli 100, bo te wskaźniki też, oprócz tego, że jak ja wam tłumaczyłem tam z tą 30, to one znaczą też oprócz tego, że żeby ogólnie zwolnić, bo na przykład może być właśnie albo ograniczenie, albo właśnie, że zmienię się właśnie na szlakową, czyli taką na całym szlaku, czyli właśnie to jest szlak kolejowy, bo linia to jest od powiedzmy Świnoujścia do Szczecin, jest taka jest linia Szczecin Główny Przebieg Szczeciński albo Szczecin Gomie Świnoujście Poszcz. Czekajcie, SDR skrzynki. Ktoś... Nie chcę Windowsa, nie dziękuję. Ktoś blokuje wjazdy.
Wydaje mi się, że tu tutaj sobie trochę postoimy. No właśnie, to są tarcze ostrzegawcze, które mówią nam, że schemat wskazuje stój. I już gdzieś tak, schowaj, proszę mi schować pasek Windowsowy tutaj. Bo to się nam mówi o tym, że... No nie, to jest wyhamowane teraz w drugą stronę z kolei. No i udało się. To jeszcze będziemy tullać z tą. No, pół połączenia. Nie, ktoś tutaj blokuje. SWDR, moi drodzy, to jest system wspomagany dyżurnego ruchu. Tam dyżurni układałem rozkład, tam mają rozkład. Tam pytają następną stację o zgodę, bo to tak działa, że jeśli zapracujesz na jakiejś stacji bądź posterunku ruchu, musisz jakby udzielać zgody temu, który do ciebie wyprawia, oraz pytać o zgodę ten następny, do którego pociąg musi jechać. Czyli jak powiedzmy Szczecin Główny jest osobny, no bo jest, i Szczecin Pociąg Centralny, to jak powiedzmy chce wyprawić pociąg do pociągu centralnego Szczecin Główny, to musi go pytać, czy jest wolny i tak dalej, i tak dalej. Dopiero tamten udzieli zgodę, to dopiero może działać. To jest moje sygnał, jest jeden stój, no nie muszę mówić po co on jest i jaką on ma funkcję chyba. A tu się wydarzyło się, o już nas tutaj połączyło. No oczywiście kulturalnie cię przywitamy, bo jesteśmy kulturalnymi ludźmi, proszę bardzo, witam. Wiadomo, że sobie tutaj jednak tylko na skrzynki, potem będziemy jeszcze na odcinek może kończyć, czy on taki ulta długi nie był. Tu są tam poziomy doświadczenia. L to jest, że ktoś się uczy. Tak zwane tutaj przez nas L-ki, które nie zawsze chcą współpracować, ale no to bywa różnie. Na pewno powiem wam, moi drodzy, że optymalizacja to naprawdę się tak troszkę, znaczy, że no poprawili troszkę, znaczy też oprócz tego, że mam kompa nowego, to też inna sprawa oczywiście. Ale fajnie, tak jest swoje. Długo czekałem na tą wersję, bo życzak w okolicach. Nie, wybaczam, gdzieś nie wiem czy nie jeszcze rok temu, albo gdzieś w okolicach września nie zaczęły się pojawiać jakieś takie pierwsze zdjęcia właśnie z tymi nowymi modelami i tak dalej. W grudniu pojawiła się pierwsza wersja testowa, następna pojawiła się... nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jeszcze była ostatnia faza jakiś krótki czas przed premierą tej nowej wersji. Powiem dyżurnemu, gdzie jestem. Semafora jest, tutaj mamy nazwę semafora na tej tabliczce. Jeżeli miałby jeszcze takie M małe gdzieś, bodajże jakoś gdzieś tam gdzieś łamane M albo tam, pod tam, ale nieważne, ale gdziekolwiek miał tutaj M, to oznacza, że mógłby również podać sygnał manewrowy. Bo są też tarcze manewrowe, karzełkowe, czyli podejrzewam, że jak ktoś kiedyś... podejrzewam, że pewnie jak jesteście na stacji, a podejrzewam, że raczej każdy, chociaż raz w życiu jechał pociągiem, takie małe światełka, to są właśnie karzełkowe tarcze manewrowe. Jeżeli jest niebieskie, to możemy jechać, znaczy manewrować, a jeżeli jest białe, to... No to możemy wtedy. Jeżeli jest białe, a jeśli jest niebieskie, to nie możemy. I te semafory czasami mają to wmontowane,
właśnie możliwość podania manewrów. Jest taka, moi drodzy, w testach takich symulatorowych, tego symulatora, że tak powiem, tak trochę się na rzeczywistości skupiłem. To wyprawione pociągi i przejechane kilometry są nam jakby zapisywane na koncie na forum. Tak wszystko na siebie oddziałuje. Jeżeli ktoś by chciał zacząć zabawę w tej grze, to jednak proponowałbym, żeby zrobił, żeby najpierw zaznajomił się z przepisami i z podstawowymi pojęciami kolejowymi, bo tutaj oczekujemy, bo tutaj chcemy się bawić w realną kolej, żeby wszystko było tak, jak powinno być. Sam jak zaczynałem zabawę, to tak naprawdę na przepisach kolei tak się za wiele nie znałem, dopiero tu mnie kolega Stanisław pozdrawiam serdecznie, bo pewnie ten materiał obejrzy. I też mam, Stasiu, nadzieję, że jakieś tam ewentualne moje błędy w komentarzach sprostujesz. No, słuchajcie, tutaj coś pan dyżurny nas nie chce puścić. Ale podejrzewam, że to dlatego, że ma spory ruch. Chociaż... No, już mamy podany. Wiecie co, moi drodzy, mówię, że wydaje mi się, że już wystarczy, że tutaj wjadę tylko na stację skrzynki i będę się z wami żegnał. Bo mówię, że jeszcze gdybyśmy mieli to wszystko, a to jest LCS tak zwany, czyli że kilka jakby, no taka większa sceneria, to jest praktycznie cały odcinek do Tomaszowa. Wykno tam jest. Więc skrzynki są przed Tomaszowem, jakby od razu, że to jest element starego LCS Tomaszów Mazowiecki, bo jeszcze kiedyś był osobny Tomaszów, potem był LCS Tomaszów, czyli właśnie Tomaszów, jeszcze właśnie skrzynki, wykno i tak dalej. Autor tylko wyciął właśnie od skrzynek do wykna i tak właśnie powstał LCS skrzynki. Takim LCS-em żeby wam przykładowo podać, jest Poznań. Czy tam mamy stację, tam jakiś kolega już jest? A z tego co wiem, to tutaj się zdaje się pośpieszne w ogóle nie zatrzymują. Znaczy w rzeczywistości też, ale w symulatorze chyba też nie. Znaczy, bo to rozkład jakby jest to tak jakoś rozpisane, że ten rozkład na przykład wie, na jakiej stacji rodzaj pociągu się zatrzymuje. To znaczy, pośpieszny nie będzie stawał na przystankach. Wiadomo, osobowy to na wszystkich będzie stawał. Czyli to jest ten osobowy, to jest ten obecny region. No, chyba że są jakieś tam te, tych prywatnych przewoźników kolei do nas. Znaczy, nie tyle prywatnych, co takich innych. Tam kolej dolnośląski, ale osobowy to jest taki najpopularniejszy, to jest właśnie region. No dobra, powoli będziemy hamować, bo chyba już się zmieściłem w całym. No oczywiście, że tak. Proszę was bardzo serdecznie, tak to się wszystko ładnie prezentuje. Cóż, moi drodzy, tym akcentem chciałbym ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Wchodźcie już na kanał kolejowy, tam macie odcinki ze wcześniejszej wersji. Będziecie mogli porównać na przykład ten model pojazdu z tamtymi. I cóż, dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.